Cześć, tu Ernest! Ostatnio do gry została dodana nowa pułapka. Graczom nie zajęło dużo czasu, aby znaleźć nowy błąd związany z nowym przedmiotem. YouTuber Sanat zauważył, że jeśli będziemy szybko przełączać się pomiędzy ścianą a nową pułapką, to jeśli ją postawimy, za którymś razem postawi nam się jedna pułapka na ścianie oraz jedna widmo. Jest to bardzo proste do zrobienia i pozwala nam na połączenie tej pułapki z na przykład tą kolczastą. I tak, ta pułapka widmo działa nawet bez ściany. Jackson za to dostanie swoje małe odkrycie z gry. Jeśli użyjemy armaty i w dokładnie tym samym momencie zmienimy miejsce i wyjdziemy z armaty, to nasza postać utknie w dziwnym stanie. Jak to nazwał jeden z glitcherów, nasza postać będzie po prostu pijana. Co ciekawe, jeśli odpowiednio obrócicie kamerą, to będziecie mogli budować na opak. To wam pozwoli stawiać podłogi jak ściany, ściany jak podłogi, piramidki pionowo i tak dalej. To nie wszystko, ponieważ pułapki też można w ten sposób postawić. Zobaczcie sobie na tego lunchpada lub na tą wieżyczkę. Oba te przedmioty działają jak zawsze, ale to jak są ustawione to jeden wielki błąd. Nowego odkrycia błędu do czegoś też mistrz skończoności, którego od ostatniej aktualizacji możemy sobie postawić w trybie kreatywnym. Zanim powiem wam na czym to polega, to najpierw powiem wam jak go wykonać. Najpierw musicie sobie przygotować Infinity Blade oraz wyrwę. Teraz użyjcie wyrwy i w dokładnie tym momencie wejdźcie w tryb latania. Teraz naciśnijcie znowu dwa razy przycisk do skakania, aby spaść. I uwaga, musicie zdążyć użyć tej samej wyrwy. Jeśli wam to się uda, to zadanie wykonane. Teraz wystarczy zlecieć na dół i podnieść Infinity Blade. Zobaczcie sami, co się stanie, gdy użyjecie drugiego ataku tej broni. I tak będzie, dopóki nie wyrzucicie Infinity Blade z ekwipunku. A na zwykłej mapie w tym miejscu, jeśli postawicie piramidkę, to pozwoli ona wam wejść w tą przenikalną krawędź ziemi. Jesteście w niej bezpieczni, ale wasi przeciwnicy też. Co ciekawe, struktury dalej dostają obrażenia. Poza tym, jak wiecie, nie można używać emotki lotu z balonikami. Ale jeśli użyjecie trzech baloników na deskolotce i podczas tego lotu użyjecie emotki i potem wyjdziecie z deskolotki, to nadal będziecie robić emotki i baloniki też zostaną. Retali 8 za to odkrył sposób na dostanie się do kosmosu w Fortnite. W trybie kreatywnym najpierw musicie się z telefonem dostać na wyspę główną Battle Royale. Pokażę wam najłatwiejszy sposób. Postawcie panel startowy, stańcie na nim i postawcie w ten sposób piramidkę, abyście przez nią przenikali. Teraz po prostu się odwróćcie. Teraz tutaj w centrum postawcie samolot. Ustawcie się na jego prawym skrzydle i użyjecie dwa razy przenośnej wyrwy bardzo szybko i voila! Jesteście pod wyspą Battle Royale. Tutaj wystarczy na nią wlecieć. Teraz budujcie się trochę do góry jak ja i postawcie wózek sklepowy. Teraz uwaga, musicie wejść na wózek i w tym samym momencie usunąć go telefonem. To może zająć wiele prób i czasami może was kompletnie unieruchomić. Więc dobrze jest mieć znajomego, który jak coś rzuci na was bombę taneczną. Jeśli wam to się nie uda i utkniecie, to nie będziecie mogli nawet otworzyć menu. No chyba, że macie tego kolegę. Ale jeśli wam to się uda, usunąć wózek i na niego wejść, to będziecie mogli także zmienić miejsce. Teraz na miejscu pasażera zwyczajnie użycie trzech baloników i niech się dzieje, co się ma dziać. Nie przejmujcie się, jak wam pękną baloniki. One tak naprawdę dalej będą was ciągnęły za sobą w górę. Przez następne kilkanaście minut takiego lotu będziecie świadkami przeróżnych anomalii na mapie. Góry zaczną się dziwnie świecić, wyspa zacznie zanikać i migotać, a wy dalej będziecie lecieć. Wszystko będzie się topić pod wodą, aby potem znowu się pojawić. Później zobaczycie, że cały ocean ma swoje granice, poszarpaną krawędź. Jeszcze wyżej i poznacie szokującą prawdę. Wszystko w Fortnite dzieje się na płaskiej ziemi pod dziurową kopułą. Tym bardziej się oddalacie od lądu, tym bardziej psuje się świat tej symulacji. Jest to tylko mały, zamknięty świat wśród milionów innych symulacji, w których walczą miliony innych graczy takich jak ty i ja. A wokół nic, pustka i ciemność.
Stąd już nie ma ucieczki.